Siema, ja jestem Jayshock, a dzisiaj powiem wam troszeczkę o moim pontonie, czyli o nowym środku pływającym, na którym pływam, z którego łowię ryby na rok 2024, no i pewnie na przyszłe kilka lat, także oglądajcie. Więc łajba prezentuje się w taki sposób. Zacznijmy sobie od tego, jaki to jest ponton. Ponton jest to Cormoran 330 z aluminiową podłogą, jak widać. Ponton naprawdę spoko. Mam go od chyba lutego, marca, coś takiego. I naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Wiele razy kotwica w niego wpadła od przynęty, wiele razy haczyk w niego wleciał. Nic się z nim nie stało. Bardzo, bardzo w porządku sprawa. Co bym chciał dzisiaj wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć o tym, że co tutaj znajduje się na tym pokładzie. Troszeczkę opowiedzieć głębiej o tym pontonie, bo dużo osób mnie o to pyta. O tym, jakie jest wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Także oglądajcie. Zacznijmy sobie od dziobu. Jest tutaj naklejona knaga od Kolibri, w którą wkręcony jest taki reflektor. W momencie, kiedy pływam sobie w nocy, mogę go sobie oczywiście regulować na boki. Pływam czasami w nocy albo spływam w nocy i wtedy fajnie jest go mieć, żeby wiedzieć, gdzie się płynie i żeby w nic wystającego na przykład z wody nie wpłynąć. Na początek powiem, że tutaj pod nim aktualnie jest wiaderko, bo tam z tyłu jest wysoko i żeby ładnie to wyglądało, ale o tym powiem wam zaraz. Także z przodu mamy takie coś, instalacja oczywiście zrobiona przeze mnie, działa nienagannie i lecimy dalej. Zaczniemy sobie teraz następną rzecz, czyli echosondę. Czekajcie, wsadzimy sobie, właściwie tutaj, bo jeżeli echosonda jest w wodzie, jest ona wsadzona na tym mocowaniu. Już wam pokazuję, jak to działa. Zaczynamy sobie od przetwornika echosondy. Jest to przetwornik Boriki, system Borika, jak widzicie wtedy przetwornik jest oddalony od silnika, więc nie idą żadne zakłócenia, a przetwornik idealnie, ładnie, super elegancko siedzi sobie pod wodą. Przetwornik to jest GT52, echosonda, którą tutaj mam, to jest Garmin Striker 9 SV. No, jest troszeczkę tutaj, jak widzicie, życiem zmęczony, też go mam od... nie wiem, kwietnia chyba, tak mi się zdaje, i naprawdę spoko działa. Ma w sobie side view, ma clear view i naprawdę fajnie pokazuje ryby, czy też dołki. Wertykalnie też jak najbardziej można nim połowić i naprawdę spoko się tutaj sprawdza. Mam go zamocowanego na takim uchwycie kulkowym. I on kosztował chyba w Chinach 40 zł, możecie sobie regulować go jak tylko i wyłącznie chcecie. Widzę, że mi się śruba poluzowała, bo on się kręci na boki, a nie powinien, także trzeba dokręcić. O, widzicie, o to mi chodzi. Tak nie powinno być. Także echosonda to jest Garmin Striker 9 z przetwornikiem GT52. Naprawdę spoko się sprawdza i daje radę. Dalsza rzecz, bardzo ważna w każdym pontonie, czyli silnik. Jest to Haibo M150 o mocy 70 lbs, silnik bezszczotkowy. Mega fajnie się sprawdza. Płynie się na nim tym pontonem około 7-8 km na godzinę. Jest bardzo zwrotny, bardzo silny i naprawdę nigdy nie zawodzi. Ale jeżeli jest taki silnik, no to przydałoby się też kupić dobrą baterię i tak też zrobiłem. Zresztą kupiłem dwie baterie. Jedną do echosondy, drugą do silnika. Zaraz wam powiem o tej drugiej. Silnik zasilany jest akumulatorem JMC Live Po 4 100 Ah. I wiem, że jeżeli go wyszukacie, powiecie, co to za akumulator, jak kosztuje prawie 3000 zł. No powiem wam tak, to jest akumulator, który działa cuda. Na tym akumulatorze jesteście w stanie pływać 5-6 dni na takim silniku, który jest bardzo silny i naprawdę on wam nie klęknie. Bardzo mocny i bardzo dobrze trzymający baterię akumulatorek. One mają w ogóle 6000 cykli ładowania gwarancji, więc możecie 6000 razy go ładować, co daje to, że możecie sobie przez 16 lat go ładować codziennie. Tak tylko napomnę. Więc naprawdę spoko opcja. Bardzo fajnie mi się sprawdza ten akumulatorek pod silnik. I naprawdę nie wymagam od niego niczego więcej. Trzyma tyle baterii, że ja po prostu nie mam słów. Dalej mamy drugi akumulatorek, o którym nie powiedziałem, czyli akumulatorek do echosondy. Jest to akumulatorek też Live Po 4, też od JMC, tylko 20 Ah. I na tym akumulatorze echosondą na spokojnie sobie popływacie tydzień czasu i jeszcze będziecie mieli zapasik. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o dalsze tutaj rzeczy, które mam na swoim pontonie, jest to matomiarka.
J-Shocka, która tak naprawdę jest dedykowana pod łódki i o tym się przekonałem w momencie, kiedy spompowałem ponton do zera i potem go pompowałem, bo się poodklejała, ale generalnie rzecz biorąc trzyma się jako tako, także nie wymagam od niej nic więcej, bo generalnie jest ok i trzyma się i mierzy ryby. Zero skill mordo, tylko tutaj nam się zero trochę odkleiło. To też taka naklejka, która świadczy o naszych umiejętnościach. Dalej mamy kotwicę. Kotwicę wykonałem przez Adama. Jest trochę prowizoryczna. Jest tutaj około, nie wiem, 5-6 kg betonu czy cementu, który już widzę, że zaczyna pękać powoli. Ale generalnie rzecz biorąc, kotwica trzyma. Do tego mam przymocowaną jeszcze taką malutką kotwiczkę. Już wam pokazuję. Która po prostu ewentualnie trzyma się na glonach, a to jest główny ciężar tej kotwicy. I taka kotwica spokojnie nas utrzymuje, nawet jeżeli jest tam 15 km na godzinę wiatru. I nie ma problemu, że gdzieś tam nas zwiewa. Oczywiście, jeżeli jest mocniejszy wiatr, no to może zdarzyć się, że będzie nas po prostu najzwyczajniej zwiewać. I teraz fajna sprawa. Kółka. Jeżeli macie możliwość wstawienia pontonu gdzieś nad jeziorem, bądź macie po prostu blisko do jeziora, i nie chce wam się go rozpompowywać, spompowywać i tak dalej, to fajną sprawą są kółka. Ja mam kółka takie, to są kółka gotowe. Wcześniej zrobiłem sobie sam kółka i generalnie działały super, tylko zrobiłem je trochę z trochę za słabych profili. Zbyt cienkie profile i po prostu się powyginały. Ale tutaj mam naprawdę solidne kółka. Koszt takich kółek to jest około chyba 316 zł, coś takiego. I one są fajne, bo zamontować je samemu bez problemu zamontujecie. Trzymacie tylko z tej strony, drugą ręką wsuwacie zawleczkę i naprawdę wsadzacie sobie bez problemu w chwilę, moment. Po prostu te kółeczka, nie macie z tym problemu. Bardzo fajnie się to sprawdza i pod takie łowienie jak ja stosuję, czyli że no nie mam daleko do jeziora, bardzo fajnie się to sprawdza, bo mogę sobie z plaży na przykład przeprowadzić do domu ponton i bez problemu sobie to śmiga. Żebyście zobaczyli, jak to działa, jak to łatwo się ciągnie. Od razu mówię, że nie jestem strongmanem i ważę 60 kg. Podnosicie ponton i jedziecie. I po prostu jedziecie. Jest to o tyle proste i o tyle mało męczące, że każdy to zrobi bez względu na to, czy waży 100 kg, czy waży 50 kg, czy w ręce ma 20 cm, czy 60. Bardzo fajna sprawa i właściwie na tym kończy się aktualna moja prezentacja pontonu. Niebawem będzie tutaj też w tym miejscu, czekam, w poniedziałek będzie u mnie uchwyt do trollingowania. Wtedy go sobie tutaj zamontuję elegancko i ponton będzie taki, jaki bym chciał. Na pewno z biegiem czasu przybędzie tutaj troszeczkę więcej jakichś gadżetów i nie gadżetów, akcesoriów. No ale jak na ten moment nie ma ich tu zbyt wiele. Oczywiście tutaj jeszcze są po bokach wiosła, ale mam je ściągnięte, bo nie potrzebuję, bo odkąd pływam na akumulatorze Life, bo nie używam nigdy wioseł. Wcześniej, gdy pływałem na zwykłym kwasowo-ołowianym 110 amperogodzin akumulatorze, no nie wytrzymywał on nawet jednego dnia, więc musiałem się ewentualnie wspomagać wiosłami. No i co? Przeprowadzimy go sobie w trochę ładniejsze miejsce, bo tak żeśmy go poprowadzili, żeby się tylko wygląda tutaj na tym tle. Okej. To co? Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. To jest bardzo krótki film, ale myślę, że ci, co się pytali o ponton, już wszystko będą wiedzieć i już nie będą musieli mnie pytać. I co? Spodziewajcie się filmów, bo dzisiaj wypływam na sumy i być może uda się coś złapać. Ale na pewno w tym roku będę chciał połowić trochę sumów. Trzymajcie kciuki, dziękuję za oglądanie i cześć.